Dobrze, to dziękuję wszystkim za przybycie i za okazane zainteresowanie. Dostałem propozycję poprowadzenia spotkania na temat skutecznych sposobów działania na rzecz wolności. Myślę, że to jest taki temat, któremu znacznie lepiej służy format dyskusji niż referatu. Także mam nadzieję, że to, co powiem, posłuży jedynie jako bardzo krótkie zagajenie do tematu, no a później wywiąże się dyskusja. No i zaproponowano mi też, że jako punkt startowy do tej dyskusji może posłużyć jeden z tekstów, które napisałem stosunkowo niedawno. Tekst zatytułowałem 5 sposobów skutecznego działania na rzecz wolności. No i jak sama nazwa wskazuje, jest to właśnie moja subiektywna refleksja na temat tego, jakie to są sposoby. Ten tekst to jest tekst w 5 punktach i on jest na tyle krótki, że myślę, że mogę sobie pozwolić na przeczytanie go w całości, czyli przeczytanie po kolei tych punktów i po przeczytaniu każdego kolejnego punktu na opatrzenie go jakimś paroma słowami uzupełniającego dodatkowego komentarza. Także pierwszy punkt to jest punkt, który tyczy się przedsiębiorczości i technologicznej innowacji i brzmi on tak. Przedsiębiorczość, czyli najpełniejszy wyraz wolności, polega na sprycie, pomysłowości i taktycznej przenikliwości. Władza polityczna, czyli najpełniejsze przeciwieństwo wolności, jest z definicji ociężała, anachroniczna i zawsze krok do tyłu. W związku z tym ogromnym polem do popisu dla osób posiadających talent przedsiębiorczy, zwłaszcza tam, gdzie jest on połączony z talentem technologicznym, jest tworzenie rozwiązań umożliwiających obchodzenie strefy wpływów władzy politycznej, a tym samym jej sterylizację, w tym również podłamanie wiary w jej niezastąpioność. Na tej właśnie zasadzie na przykład Bitcoin powoli sterylizuje władze banków centralnych, internet polityczną kontrolę nad przepływem informacji i egzekwowalność praw własności intelektualnej, a organizacje arbitrażowe znaczenie legislacji. Powstawanie wszelkiego tego rodzaju rozwiązań pokazuje także, że skuteczna przedsiębiorczość nie tylko nie potrzebuje politycznej protekcji, ale też tym lepiej się rozwija i w wyższym stopniu jest od niej niezależna. I myślę, że jako dodatkowy komentarz do tego punktu mogłoby posłużyć parę słów na temat właśnie tej sytuacji, w jakiej ostatnio znalazł się Bitcoin. Bo jak Państwo pewnie wiedzą, ostatnio amerykański urząd podatkowy tego Bitcoina zakwalifikował odpowiednio na potrzeby odprowadzania podatku. I w reakcji na to wydarzenie w prasie głównonurtowej pojawiło się co najmniej kilka takich triumfalistyczno-sensacjonalistycznych w swoim tonie artykułów. Symptomatycznym przykładem, tytuł jednego z nich brzmiał: libertarianie przegrali wojnę o duszę Bitcoina. I pewne osoby sympatyzujące z filozofią libertariańską, ale będących laikami, czy w każdym razie wystarczająco mającymi niewielką wiedzę w odniesieniu do Bitcoina, no rzeczywiście były gotów uwierzyć w to, co te artykuły mówiły. Co by wskazywało, że nawet najbardziej pomysłowe, najbardziej genialne te rozwiązania na styku przedsiębiorczości i technologicznej innowacji stosunkowo łatwo jest skorumpować, wchłonąć, podporządkować tej strukturze biurokratycznej i tak dalej. Ja myślę, że właśnie parę słów uzupełniającego komentarza o tej sytuacji w odniesieniu do tego właśnie punktu warto powiedzieć, żeby pewne mity z tym związane odkłamać albo naocznić, zilustrować to, jak tak naprawdę trudne jest wprzęganie w jakieś karby biurokratycznej kontroli tego rodzaju rozwiązań. Bo trzeba sobie uświadomić, że nawet w przypadku tych dużych firm, na tyle dużych, że one przynajmniej na chwilę obecną nie mogą sobie pozwolić na pozostawanie w złych stosunkach wobec aparatu biurokratycznego, czyli rzeczywiście jeśli one będą akceptowały płatności w bitcoinach, to będą musiały na chwilę obecną te bitcoiny, potem odprowadzać podatek od tych transakcji,
to trzeba zwrócić uwagę na to, że nawet w tym kontekście ten Bitcoin spełnia swoją zamierzoną rolę, a przynajmniej jedną ze swoich zamierzonych ról, bo wciąż pełni tam funkcję tego środka wymiany, który ogromnie obniża koszty transakcyjne i obchodzi wpływy władzy politycznej w sposób pośredni, to znaczy wycina pośrednika w postaci tego zetatyzowanego kartelu finansowo-bankowego, to znaczy nawet w tym kontekście on swoją rolę spełnia i tym samym no, też w pewien sposób kształtuje świadomość wszystkich uczestników rynku, uzmysławiając im w jaki sposób tych pośredników, tych właśnie zetatyzowanych, zbiurokratyzowanych można się pozbywać. To jest jedna rzecz w tym kontekście, którą warto powiedzieć. Natomiast druga rzecz to jest to, że trzeba zwrócić uwagę na to, że najlepsze te rozwiązania, które powstają na styku przedsiębiorczości i innowacji technologicznej, to są takie rozwiązania, które właśnie uosabiają wszystkie najlepsze cechy spontanicznego porządku rynkowego, czyli konkurencyjność, czyli decentralizację i wieloużytkowość, tak można by powiedzieć. A więc z jednej strony, owszem, możemy mieć te duże firmy, które będą przynajmniej na chwilę obecną musiały podatek od tych transakcji w bitcoinach odprowadzać, ale to przecież w żaden sposób nie stoi w sprzeczności z faktem, że może równolegle istnieć, tak jak do tej pory istniała, społeczność, nazwijmy to libertarian czy kryptoanarchistów i osób, które poza tą funkcją wycinania pośredników i zmniejszania kosztów transakcyjnych, którą transakcje bitcoinowe oferują, może też korzystać z tej funkcji anonimizacyjnej, w cudzysłowie, bo ci, którzy byli na spotkaniu poświęconym Bitcoinowi, no to się od specjalisty dowiedzieli, że tak naprawdę jest to anonimowość niekompletna, tylko pseudonimowość. No ale mimo wszystko, ja też o tym wspomniałem wtedy, że nie ma tak naprawdę żadnych rozwiązań idealnych, natomiast to, co się liczy w tym kontekście, to jest to, że to jest anonimowość na tyle trudna do rozpracowania, że po prostu rozwijanie tej technologii anonimizacyjnej jest stosunkowo tańsze i szybciej postępujące i mniej kapitałochłonne niż wszelkie próby jakiegoś jej właśnie biurokratycznego rozpracowywania czy rozbijania. Także to jest kolejna cecha tych właśnie skutecznych rozwiązań przedsiębiorczo-technologicznych, o której to cesze, myślę, warto w tym kontekście pamiętać. Ona zawsze, te rozwiązania i w ogóle cały ten przedsiębiorczy proces rynkowy zawsze jest o krok do przodu w stosunku do tych, którzy chcieliby go w jakiś sposób podłamywać albo sobie podporządkowywać, albo go korumpować. Także myślę, że tyle można w ramach takiego uzupełniającego komentarza powiedzieć do tego punktu pierwszego. Teraz punkt drugi. Należy przy każdej możliwej okazji promować rzetelną wiedzę ekonomiczną opisującą proces, w ramach którego poszczególne jednostki i ich dobrowolne zrzeszenia budują swój dobrobyt na bazie wolnej wymiany dóbr i usług w warunkach szacunku dla praw własności, nieskrępowanej konkurencji i swobodnie kształtującego się systemu cenowego. Innymi słowy, nigdy nie za wiele Bastiata i Hazlita, czy to wśród rodziny, czy wśród przyjaciół, czy wśród współpracowników. Im powszechniejsza będzie tego rodzaju wiedza i im oczywistszy będzie płynący z niej przekaz, tym większa będzie społeczna presja na odzyskiwanie kolejnych obszarów wolności działania, rozumianej jako warunek niezbędny zbudowania własnego dobrobytu. I ja spotkałem się z takim stwierdzeniem, że tak naprawdę możemy sobie historię ludzkości podzielić na wieki ciemne i oświecenie. Wieki ciemne trwały mniej więcej tak gdzieś do lat 90. XX wieku, a oświecenie to mniej więcej jest 20 ostatnich lat. I oczywiście to powiedział znany niektórym i lubiany Jeff Tucker w kontekście internetu. I o ile stwierdzenie samo jest oczywiście dosyć hiperboliczne i można by je na różnych płaszczyznach skrytykować, to jednak wydaje mi się, że pewien sentyment z niego wypływający jest skądinąd słuszny, bo można powiedzieć, że pod tym względem żyjemy w czasach zupełnie bezprecedensowych i może nie do końca to doceniamy, że z jednej strony, przynajmniej w całym tak zwanym świecie rozwiniętym, nie tylko nie istnieje już żadna cenzura, która by hamowała rozprzestrzenianie się pewnego rodzaju informacji, czy stanowiła jakiś filtr, na którym pewne
pewne, no właśnie takie skuteczne z punktu widzenia promowania wolności informacje by się zatrzymywały, to co więcej, praktycznie za darmo i praktycznie w skali całego świata można dziś dowolne informacje rozpowszechniać i podawać je do wglądu całego świata. Jeśli tylko taka informacja ma w sobie wystarczający potencjał i wystarczającą atrakcyjność, no to oczywiście jest ona w stanie się zacząć rozprzestrzeniać w sposób wirusowy. I inne takie ciekawe sformułowanie, które warto myślę w tym kontekście przytoczyć, w odniesieniu zwłaszcza do najogólniej i najszerzej rozumianego systemu edukacyjnego, to jest stwierdzenie, że bramy dalej istnieją i strażnicy bram dalej istnieją, ale mury, które się wokół tych bram do tej pory znajdowały, one runęły. To znaczy oczywiście dalej jest tak, że jeśli się chce pewnego rodzaju działalność wykonywać, no to trzeba uzyskać papier cechowy czy gildiowy. I rzeczywiście, żeby ten papier cechowy uzyskać, no to trzeba odpowiednie płotki przeskoczyć, trzeba ponegocjować z tym strażnikiem czy z tym klucznikiem, potem trzeba tą bramę sobie otworzyć i tak dalej. I w tym kontekście ja się zgadzam z tymi, którzy twierdzą, że system edukacyjny z całym tym swoim nawisem etatystyczno-biurokratycznym, który nad nim ciąży, pełni obecnie funkcje przede wszystkim sygnalizacyjne, to znaczy jeśli ktoś ten papier cechowy otrzyma, no to znaczy, że on przez tych kilka lat spotykał się z odpowiednimi ludźmi, obracał się w odpowiednim gronie, wykazał się odpowiednią karnością, odpowiednią dyscypliną, podporządkował się pewnej rutynie, no i to czyni z niego bezpiecznego człowieka systemu. Kogoś, kto się odnajdzie w tych sferach działalności, które są pewnymi rozmaitymi gildiowymi czy takimi cechowymi obostrzeniami opatrzone. Natomiast zdecydowanie ten system, czy w każdym razie w bardzo niewielkim stopniu i tylko w pewnych obszarach, pełni funkcję upowszechniania, rozprzestrzeniania i generowania wiedzy. Bo wiedza, jak się już rzekło, jest na chwilę obecną powszechnie dostępna i bardzo łatwa do komunikowania i rozprzestrzeniania, rozpowszechniania. Także można by nawet powiedzieć w ten sposób, nie tylko te mury runęły, które oddzielały kiedyś ludzi od wiedzy. I to nawet niekoniecznie w tym sensie, że była jakaś cenzura, która tą wiedzę hamowała czy filtrowała, no ale też w tym sensie, że trzeba było jednak trochę wysiłku włożyć, żeby się pewnymi rzeczami zainteresować, dotrzeć do nich i tak dalej. Obecnie żaden wysiłek nie jest pod tym względem potrzebny. I nawet można powiedzieć, że nawet dobra wola nie jest potrzebna. Można powiedzieć tak, że te mury tak naprawdę to były nie tylko mury, ale też tamy, za którymi się taki spiętrzony ocean tej wiedzy znajdował. I w momencie, kiedy te mury runęły, to ta wiedza się stamtąd wylała. I ludzie, którzy nie mają tak naprawdę żadnego szczególnej predylekcji w kierunku gromadzenia wiedzy abstrakcyjnej, akademickiej na własny rachunek czy we własnym zakresie, są na zasadzie osmozy z tą wiedzą, która się zza tych murów wylała, konfrontowani. I ja chciałbym to zilustrować jednym osobistym, znanym mi osobiście przykładem. Ja parę lat temu prowadziłem zajęcia z zakresu czegoś, co można by nazwać ekonomia polityczna. I jednym z warunków zaliczenia kursu było napisanie kilku esejów semestralnych. I właśnie te eseje, jak również cały kurs, dotyczył takich w zasadzie dużych, bardzo pojemnych, szerokich, hasłowych zagadnień typu socjalizm, liberalizm i tak dalej. I ja miałem do dyspozycji listę lektur, ale to nie była lista lektur, którą ja sam sobie ułożyłem. To była lista lektur, którą dostałem i musiałem z niej korzystać. I w związku z tym, co nie trudno sobie wyobrazić, na tej liście lektur nie było ani Misesa, ani Hayeka, ani Rothbarda, ani Bastiata, ani Hazlita, ani Spoonera, ani nikogo, kogo ja tam bym chętnie umieścił. No ale no i na podstawie tej listy lektur też teoretycznie przynajmniej te eseje potem miały powstawać, albo przynajmniej no, jakieś odniesienie do tego miało być. A tymczasem w bibliografiach tych esejów, które potem czytałem, sprawdzałem i oceniałem, Mises się pojawiał nadzwyczaj często. Nadzwyczaj często. I powód był no, dosyć trywialny i prozaiczny. Otóż studentom rzadko się chce tak naprawdę sięgać po te pozycje umieszczone na tej liście lektur, bo
to są rzeczy trudno dostępne, na tyle mało interesujące, że ich nikt nigdy w internecie nie umieścił. Egzemplarzy w bibliotekach jest na tyle mało, że cała grupa nie jest w stanie równocześnie z tego korzystać, czy w każdym razie jest to w znacznym stopniu utrudnione. No i w związku z tym oczywiście lepiej, skuteczniej, wydajniej jest zasięgnąć u źródła wiedzy, jakim jest profesor Google, czy Wikipedia, no Google, przede wszystkim Google. I po wpisaniu do Google'a haseł takich jak liberalizm i socjalizm, co się ukaże? No pierwszym rezultatem będą oczywiście artykuły z Wikipedii, ale drugim rezultatem będą książki Misesa, który wykazując się bardzo dużą przezornością i dalekowzrocznością, zaklepał sobie, kolokwialnie mówiąc, dwa bardzo ciekawe tytuły, bo napisał i książkę pod tytułem Socjalizm i książkę pod tytułem Liberalizm. No i pomimo tego, że ci moi studenci nie mieli żadnych tam szczególnych ideologicznych predylekcji w kierunku liberalizmu czy socjalizmu właśnie, to przez osmozę niejako, szukając informacji w sposób najbardziej dla nich intuicyjny, natknęli się na te właśnie książki. No i 10, czy nawet 10 w zasadzie, a już nie mówiąc o 20 czy paru dziesięciu latach temu, oczywiście tego rodzaju rezultat by nie miał miejsca i z tą wiedzą by się nie zetknęli. No a zetknięcie się to pierwszy krok ku temu, żeby samemu stać się nośnikiem pewnych informacji, nawet jeśli początkowo wcale się żadnych takich normatywnych predylekcji w kierunku tej czy innej pozycji nie ma. Także myślę, że tyle można powiedzieć w ramach ilustracji tego punktu drugiego na temat tego, jakie są obecnie możliwości komunikowania pewnego rodzaju wiedzy i jak ta wiedza nieraz sama się komunikuje i jak nieraz wcale nie trzeba żadnych barier takich normatywnych przełamywać w celu jej efektywnego komunikowania. Dobrze, teraz punkt trzeci. Warto przy każdej możliwej okazji promować poczucie samodzielności, samorządności i przedsiębiorczej inicjatywy w jak najmniejszych lokalnych społecznościach. Celem przyświecającym tego rodzaju działaniu jest dążenie do jak największej fragmentaryzacji i decentralizacji wszelkiego rodzaju struktur politycznych, czego następstwem jest z kolei możliwość znacznie większej ekonomicznej integracji kontrolowanych przez nie obszarów. Jest to logiczny wniosek wypływający z faktu, że im mniejszy jest dany organizm polityczny, w tym mniejszym stopniu może on sobie pozwolić na drenowanie sił witalnych lokalnej gospodarki i godzenie w jej swobodny rozwój, jak również tym mniejsze ma ku temu środki. W najbardziej optymistycznym scenariuszu ostatecznym zwieńczeniem tego rodzaju procesu decentralizacyjnego byłoby powstanie prawdziwie wolnej i prawdziwie globalnej gospodarki złożonej z setek tysięcy lub nawet milionów niezależnych stref ekonomicznych, stowarzyszeń sąsiedzkich, miast czarterowych i innych form suwerennych obszarów własnościowych zintegrowanych na bazie wolnego handlu i globalnego podziału pracy. Także myślę, że znane są Państwu istniejące w odnośnej literaturze na ten temat opisy różnych korzyści, które by wynikały z tego rodzaju przeobrażenia kształtu struktur politycznych świata. Można sobie takich korzyści wyobrazić bardzo wiele. Im większa na przykład decentralizacja, im większa fragmentaryzacja struktur i instytucji politycznych, tym mniejsza samowystarczalność gospodarcza tych obszarów, które te instytucje polityczne kontrolują, a im mniejsza ich samowystarczalność, tym mniejsza możliwość angażowania się na przykład w różnego rodzaju działalność protekcjonistyczną, tym mniejsza możliwość za pomocą różnych protekcjonistycznych działań chronienia różnego rodzaju specjalnych grup interesu, no bo jak już mówiłem, im mniejszy dany obszar gospodarczy, tym szybciej i bardziej wyraźnie i bardziej boleśnie społeczność tenże obszar zamieszkująca będzie odczuwała skutki prób jakiejś autarkizacji tego obszaru. Także im większa tego rodzaju decentralizacja, tym większa presja na
możliwość całkowicie swobodnego przepływu dóbr, usług, kapitału finansowego i ludzi pomiędzy granicami tych obszarów gospodarczych, no a co z kolei może się przełożyć i powinno się przełożyć na tym ściślejsze zintegrowanie różnych społeczności i zrozumienia, jak, w jak dużym stopniu one od siebie wzajemnie zależą i jak no nieporównanie skuteczniejszą alternatywą wobec politycznego centralnego sterowania jest po prostu swobodna współpraca, swobodna wymiana dóbr i usług. Kolejną taką korzyścią płynącą z tego rodzaju decentralizacji, z tego rodzaju fragmentaryzacji jest też to, że jeśli się zgodzimy z tezą, że te wszystkie instytucje, które działają na zasadzie dobrowolności i kontraktowości, niezależnie od tego, czy są to instytucje stricte rynkowe, czy są to instytucje po prostu społeczne, charytatywne, samopomocowe, jest produkcja dóbr i usług, natomiast immanentną cechą tych instytucji działających w oparciu o przemoc i przymus jest produkcja nie dóbr, tylko zeł. Zawsze mam pewne opory przed użyciem tego słowa w liczbie mnogiej, no ale nie wiem, jak słowo bec przetłumaczyć. No, chyba tak należy właśnie mówić. Są to zła, czyli mówimy o produkcji zeł. Więc im więcej jest tych obszarów politycznych, tym łatwiej jest, jak to się mówi, zagłosować nogami i przenieść się z jednego do drugiego. I to wymusza też jedyną zdrową formę konkurencji politycznej, czyli właśnie konkurencję nie w zakresie tego, żeby jak najwięcej tych dóbr wypracowywać albo dóbr jak najwyższej jakości, tylko żeby jak najmniej tych zeł wypracowywać. Więc to jest kolejna taka korzyść wynikająca z tej decentralizacji i fragmentaryzacji. Kolejna korzyść to jest na przykład to, że tak długo jak no, jesteśmy zmuszeni znosić kaprysy i różnego rodzaju działania przedstawicieli władzy politycznej, to im mniejszy jest dany obszar polityczny, tym stosunkowo łatwiej jest patrzeć im na ręce. To tutaj myślę, możemy pewnego rodzaju analogię przeprowadzić do tego hajekowskiego argumentu o znajomości konkretnych, szczegółowych okoliczności miejsca i czasu. No, znacznie łatwiej patrzeć jest na ręce burmistrzowi czy prezydentowi paruset tysięcznego miasta, państwa, niż premierowi paru dziesięciomilionowego czy paruset milionowego kraju. Także tych korzyści można sobie bardzo, bardzo wiele wymieniać. Natomiast myślę, że warto też w tym kontekście odnieść się do czegoś, co ja bym nazwał taką promocyjną atrakcyjnością tego rodzaju, no jakiegoś inicjowania czy wspierania tego rodzaju procesów decentralizacyjnych czy fragmentaryzacyjnych, bo myślę, że one tak naprawdę w najskuteczniejszy sposób mogą być promowane na drodze apelowania do czegoś, co możemy nazwać czy to patriotyzmem lokalnym, czy najbardziej lokalną tożsamością, którą posiadają przedstawiciele czy mieszkańcy jakiegoś stosunkowo niewielkiego obszaru. I myślę, że ta promocyjna atrakcyjność wynika między innymi z tego, że jeśli ktoś rzeczywiście tego rodzaju jakąś dumę ze swojej lokalnej tożsamości posiada, to im więcej od takiej osoby zależy na tym właśnie poziomie lokalnym, to tym łatwiej takiej osobie, jeśli ma ku temu talenty, jeśli ma ku temu pewne umiejętności, jest w stanie promować właśnie to jakiś prestiż czy uznanie tej tożsamości lokalnej, markę tej tożsamości lokalnej w świecie, która może się przełożyć na profity nie wyłącznie psychologiczne, ale też materialno-biznesowe. W tym większym stopniu jest też w stanie zapobiegać jakiemuś kompromitowaniu czy blamowaniu tej tożsamości lokalnej. No i też w tym większym stopniu jest w stanie, w sensie jak najbardziej uzasadnionym, poczuwać się do odpowiedzialności za nią i brać na siebie odpowiedzialność za to, że ja właśnie tutaj działam skutecznie na rzecz tej tożsamości czy na rzecz tej jakiejś właśnie marki, która może na bazie tej tożsamości powstać. No myślę, że to na dowolnym przykładzie można bardzo łatwo zilustrować. No, wrocławianinowi wydaje mi się znacznie łatwiej jest budować dobrą markę Wrocławia, czy dbać o dobre imię Wrocławia, czy dbać o to, żeby Wrocław jako miejsce, czy jako marka, czy niezależnie od tego, jak to postrzegamy, się nie zblamował, niż żeby dbać o dobre imię Polski, czy tożsamości polskiej. Nie ma na przykład przecież taka osoba na ogół absolutnie żadnego wpływu, co powie tam jakiś urzędnik na poziomie lokalnym, jakąś, powiedzmy, potencjalnie kompromitującą rzecz.
Także wydaje mi się, że to nie tylko takie korzyści natury ekonomicznej, społeczno-ekonomicznej wypływają z tego rozwiązania polegającego na promowaniu i wspieraniu i jakimś takim, no jeśli ktoś ma czas, ochotę i możliwości, może nawet inicjowaniu tego rodzaju procesów fragmentaryzacyjnych, decentralizacyjnych, ale też one w sposób zupełnie naturalny wpasowują się w pewien model takiej atrakcyjności promocyjnej, który wynika z tego, że mogą one być w stosunkowo łatwy sposób, jeśli ktoś to umiejętnie zrobi, zakorzenione w takim poczuciu brania w swoje ręce dobrego imienia i wartości najszerzej, w najszerszym tego słowa znaczeniu, jakiejś bardzo lokalnej tożsamości. Myślę, że to właśnie też w tym kontekście można taką hajekowską analogię wykorzystać. To mieszkańcy danego bardzo lokalnego obszaru są posiadaczami jakiejś nieraz utajonej, nieraz powiązanej ze szczegółowymi okolicznościami miejsca i czasu wiedzy na temat tego, co temu lokalnemu obszarowi w największej mierze może służyć, to jak właśnie uczynić z niego jakąś atrakcyjną, interesującą markę, tego jak najlepiej dbać i realizować się w roli patrioty lokalnego i tak dalej. To się też wiąże z punktem czwartym, który wydaje mi się jest najbardziej kontrowersyjnym punktem z tych pięciu. Przynajmniej tak wnioskuję na podstawie pewnych reakcji, które się w odpowiedzi na ten tekst pojawiły. Nie były to, broń Boże, reakcje napastliwe, ale były to takie reakcje zgłaszające pewne obiekcje. I ten czwarty punkt brzmi następująco. Warto budować we wszystkich kręgach społecznych, w jakich się poruszamy, jak najbardziej kosmopolityczny nastrój, podkreślający moralną nieistotność wszelkich przynależności nie wynikających ze swobodnego wyboru, w tym na przykład przynależności etnicznych i moralną uniwersalność zasad pokojowego międzyludzkiego współżycia, a także wynikające z niego gospodarcze korzyści. Trzeba pamiętać, że prawdopodobnie to właśnie instynktowne przypisywanie moralnego znaczenia przynależnościom etnicznym jest główną siłą napędową opresyjnych tworów politycznych zwanych państwami narodowymi wraz z większością zachodzących między nimi konfliktów zbrojnych. Oddelegowanie wszelkich sentymentów związanych z tymi przynależnościami do kategorii czysto estetycznych byłoby bardzo istotnym krokiem na drodze do uruchomienia opisywanych w poprzednim punkcie procesów decentralizacyjnych i secesyjnych wraz ze wszystkimi ich pozytywnymi skutkami. Także myślę, że w tym kontekście można by na wstępie powiedzieć, że niezależnie od tego, jeśli ktoś wykazuje pewną sympatię dla tego, co można nazwać filozofią libertariańską czy wolnościową, to niezależnie od tego, od jakiej podstawy on wychodzi, niezależnie od tego, czy źródłem poparcia tej osoby dla tej właśnie filozofii jest coś, co ta osoba mogłaby określić mianem zgodności z prawem naturalnym, niezależnie od tego, czy to byłoby to, czy na przykład względy natury utylitarnej, czy może jakieś takie najbardziej elementarne, zdroworozsądkowe intuicje moralne, które by nakazywały nam zakładać prezumpcję dodatnią wobec wolności i prezumpcję ujemną wobec przemocy i przymusu, to wydaje mi się, że wszystkie tego rodzaju podejścia, wszystkie tego rodzaju fundamenty tego podejścia wolnościowego, tego, które nakazuje bezwarunkowy szacunek dla zasady nieinicjowania agresji, dla zasady samoposiadania, zasady szacunku dla praw własności i wszystkich implikacji, które z tego potem można wyprowadzić, to te wszystkie podstawy, te wszystkie podejścia domagają się jakiegoś logicznego uzasadnienia. Albo innymi słowy, domagają się jakiegoś racjonalnego uzasadnienia, czyli kto zwolennik tego podejścia libertariańskiego musi być racjonalistą w najszerszym tego słowa znaczeniu. No i wydaje mi się, że to z kolei, niezależnie od tego, czy jakieś względy natury emocjonalnej by się przeciwko temu buntowały, czy nie, prowadzi do konkluzji, że rzeczywiście wartość moralną mają tylko te elementy naszej tożsamości, które można do jakiegoś swobodnego wyboru dokonanego przez siebie sprowadzić.
Natomiast te elementy naszej tożsamości, których nie można sprowadzić do żadnych tego rodzaju swobodnych wyborów, to znaczy przypisywanie im wartości moralnej, no jest już, znamionuje już pewnego rodzaju irracjonalizm. Co oczywiście, albo może najpierw to jeszcze można zilustrować przykładem, czyli z jednej strony, załóżmy, że stoimy przed wyborem, czy opowiedzieć się po stronie naszego dobrego przyjaciela, który przynależy do zupełnie innej grupy etnicznej, jego pierwszym językiem jest język zupełnie inny niż nasz, osoba ta dorastała w zupełnie innym kręgu kulturowym niż my, a z drugiej strony mamy możliwość opowiedzenia się za przedstawicielem naszej grupy etnicznej, osoby, która mówi dokładnie tym samym pierwszym językiem, która dorastała dokładnie w tym samym kręgu kulturowym i tak dalej. No i wydaje mi się, że jeśli wychodzimy z tego racjonalnego podejścia do sprawy, który wymaga nadawania odpowiedniej rangi wolności osobistej, zasadzie samoposiadania i tak dalej, no to powinniśmy się opowiedzieć po stronie przyjaciela z tego prostego względu, że przyjaźń i wszystkie tożsamości, które z tego wypływają, są oparte właśnie na pewnego rodzaju więzi emocjonalnej zakorzenionej w pewnym wyborze, a tym samym w pewnej niepisanej umowie, która między nami istnieje, a która nie istnieje i nigdy nie istniała pomiędzy mną a dziesiątkami milionów anonimowych osób, które tak się po prostu składa, przynależą do tej samej grupy etnicznej na bazie czysto biologicznej przygodności. Przy czym trzeba w tym kontekście zaznaczyć, ja to starałem się zaznaczyć, że to wcale nie oznacza, broń Boże nie musi oznaczać, że te wszystkie elementy naszej tożsamości, które posiadamy na bazie tej biologicznej przygodności, należy w jakikolwiek sposób dezawuować czy nimi pogardzać. Nie, absolutnie nie. I właśnie dlatego sugeruję, że najbardziej konstruktywną rzeczą, jaką można w tym kontekście zrobić, no to przekuć je na jakieś wartości natury czy sentymenty natury estetycznej. Bo ja oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że ze względów czysto biologiczno-ewolucyjnych te elementy naszej tożsamości, które wykształcały się na najwcześniejszym etapie naszego życia, mają na nas bardzo silny emocjonalny wpływ. I buntowanie się przeciwko temu emocjonalnemu wpływowi byłoby buntowaniem się przeciwko naturze ludzkiej, co nigdy nie jest rzeczą wskazaną. Natomiast wydaje mi się, że właśnie ta niezbędna domieszka, czy ta, jak gdyby niezbędny jakiś element racjonalizmu w tym kontekście umożliwia nam właśnie oddzielenie etyki od estetyki. Zdania sobie sprawę z tego, że do obszaru etycznego przynależą te elementy naszej tożsamości, które znajdują swoje zakorzenienie w jakichś swobodnych wyborach, które podejmowaliśmy i jakichś wynikających z tego moralnych zobowiązaniach, od estetyki, od tych wszystkich elementów naszej tożsamości, które w żadnych tego rodzaju swobodnych wyborach i wynikających z tego zobowiązaniach nie są zakorzenione, ale mimo wszystko wywierają na nas silny wpływ emocjonalny i w związku z tym powinniśmy je doceniać właśnie na tym gruncie estetycznym, na gruncie tego, że one dodają takiego antropologicznego kolorytu życiu na tym świecie. Czyli na przykład możemy czerpać estetyczną korzyść z tego, że doceniamy literaturę, prozę, poezję napisaną w naszym języku, no ale z tego nie wynika, że nasz pierwszy język ma jakąkolwiek moralną wyższość nad innymi językami i z tego też nie wynika to, że ci, którzy się naturalnie posługują tym naszym językiem pierwszym, powinni być w jakikolwiek sposób dodatnio dyskryminowani na gruncie moralnym względem innych. I też może z tego na przykład wynikać fakt, że uczestnictwo w pewnego rodzaju kręgu kulturowym, znajomość pewnego rodzaju tradycji, obyczajów, obrzędów i tak dalej, nadaje pewnej unikatowości naszej tożsamości, no i sprawia, że świat jest właśnie antropologicznie różnorodny i co czyni go estetycznie ciekawym, wartym badania, pogłębienia wiedzy na jego temat i tak dalej. I wydaje mi się, że to jest bardzo istotne z tego względu, że wszystkim tym instytucjom natury politycznej, czyli właśnie tym wszystkim instytucjom, które opierają się na wielkoskalowej, instytucjonalnej groźbie agresji, przemocy bądź przymusu, to tak naprawdę one swojej siły nie czerpią z tego, że mają przewagę komparatywną, taką rozumianą w sensie czysto technicznym.
w zakresie używania środków przemocowych, tylko ich siła tak naprawdę wynika z tego, że one są w stanie bardzo łatwo wczepić się w ten emocjonalny wpływ, jaki na nas wywierają te elementy naszej tożsamości, które się wykształcają na bardzo wczesnym etapie naszego życia i tak bardzo skutecznie pod względem propagandowym dokonać takiego utożsamienia się z tym społeczeństwem, które kontrolują przedstawiciele tych instytucji. Utożsamić, innymi słowy, państwo ze społeczeństwem. I w momencie, kiedy ktoś na przykład mówi, a jest cała masa osób, które tego rodzaju argumenty akademickie wysuwała, choćby Robert Nozick, czy James Buchanan, czy Tyler Cowen, ci, którym te nazwiska są znane, to być może znają też te argumenty, które mówią, że jako, że istnieją zawsze z uwagi na zróżnicowanie naszych talentów, zróżnicowanie zasobów, które mamy do dyspozycji i tak dalej, zawsze istnieją ci, którzy będą mieli przewagę komparatywną w zakresie używania przemocy wobec innych, to powstanie społeczeństwa w pełni wolontarystycznego, opartego na tych zasadach dobrowolnościowych, jest niemożliwe. Bo tak czy inaczej ktoś je sobie prędzej czy później podporządkuje. Natomiast wydaje mi się, że główną słabością tego argumentu jest to, że gdyby on był prawdziwy, to ten proces eliminacyjnej konkurencji pomiędzy różnymi podmiotami, które mają tę przewagę komparatywną w zakresie używania przemocy, doprowadziłby do wykształcenia się jednej globalnej instytucji, która by podporządkowała sobie całe globalne społeczeństwo. A tymczasem tak nie jest. Jest cała gama tych instytucji, tych terytorialnych przemocowych monopoli i bardzo symptomatyczne jest to, że obszar ich kontroli pokrywa się z obszarem, znaczy obszary ich kontroli pokrywają się z obszarami zamieszkiwanymi właśnie przez bardzo konkretne grupy etniczne, no i stąd właśnie to pojęcie państwa narodowego. I jest tak, a nie inaczej właśnie dlatego, że te przemocowe instytucje swoją legitymację czerpią z umiejętności bardzo skutecznej propagandowo, a mającej to swoje naturalne zupełnie wyjaśnienie socjobiologiczne czy ewolucyjne, utożsamić się z jakąś właśnie, z jakimś takim kolektywnym tworem zwanym społeczeństwem i z jego kolektywną tożsamością. I mi się wydaje, że to, co ja powiedziałem, to, że trzeba jednak odwodzić ludzi od takiego przeświadczenia, czy takiego wrażenia, że istnieją jakieś moralne zobowiązania wynikające z tych elementów naszej tożsamości, które nie mają tak naprawdę swojego zakorzenienia w żadnych swobodnie dokonywanych wyborach, no i między innymi takimi elementami są elementy etniczne, kulturowe i tak dalej. Dlatego, że jeśli się tego nie zrobi i nie uda się w związku z tym oddzielić tego, co ma wartość etyczną od tego, co ma wartość estetyczną, to nie uda się pozbawić legitymacji społecznej tych właśnie wszystkich instytucji, które mają przewagę komparatywną w zakresie używania przemocy i tym samym mogą stosunkowo skutecznie blokować działanie tych właśnie wszystkich procesów innowacyjnych, przedsiębiorczych, społecznych w najszerszym tego słowa znaczeniu, które opisywałem w punktach poprzednich. Tyle może na temat tego punktu czwartego. No i wreszcie punkt ostatni, piąty. Warto wreszcie w miarę czasu, chęci i możliwości angażować się we wszelkiego rodzaju działalność charytatywną, filantropijną i ogólnie rzecz biorąc społeczną, zwłaszcza jeśli dzięki własnym talentom przedsiębiorczym jest się w stanie uczynić tę działalność naprawdę skuteczną. Tego rodzaju przedsięwzięcia stanowią zawsze wymowny sygnał dla szerszej społeczności, że efektywna pomoc potrzebującym ma swoje źródło nie w woli władzy politycznej, tylko w oddolnych staraniach wolnych jednostek i ich dobrowolnych zrzeszeń, których filantropijna inicjatywa nie ginie nawet w warunkach konfiskaty przez wspomnianą władzę polityczną znacznej części dostępnych im zasobów. Innymi słowy, jest to sygnał świadczący o tym,
że konsekwentne zmniejszanie wpływów władzy nie tylko zwiększa zakres wolności działania, ale też zakres naturalnej konsekwencji tej wolności, jaką jest autentyczna dobroczynność. Myślę, że to się wiąże właśnie z tym, co powiedziałem w kontekście punktu poprzedniego i w kontekście tego, że w opinii większości ludzi istnieje pewnego rodzaju fałszywa tożsamość, czyli właśnie tożsamość pomiędzy państwem, czyli zbiorem pewnych instytucji politycznych, tych właśnie działających w ramach środków przemocowych, zinstytucjonalizowanej, zregularyzowanej groźby przemocowego podporządkowania, a społeczeństwem, czyli tak naprawdę sumą dobrowolnych relacji międzyludzkich i powstałych na ich bazie dobrowolnych zrzeszeń, instytucji, organizacji itd. I to jest albo nieświadomy błąd, albo jakiś świadomy zabieg erystyczny, którego dokonywała w zasadzie większość filozofów politycznych już od czasów Arystotelesa tak naprawdę, bo nawet u niego już jest ten przeskok pomiędzy tym, co społeczne i tym, co polityczne, i jak gdyby zlanie, utożsamienie jednego z drugim. I w momencie, kiedy jedno z drugim jest utożsamione w tożsamości, znaczy w opinii społeczeństwa, trudno jest skutecznie przekonywać co do tego, że tak naprawdę pewien model społeczeństwa wolontarystycznego opartego właśnie dobrowolności i kontraktowości nie tylko uczyniłby to społeczeństwo znacznie zamożniejszym w sensie ekonomicznym, no ale też uczyniłby je znacznie zdrowszym w sensie społecznym, czyli właśnie w sensie nie tylko nietłumienia, ale też rozbudzania w nim wszelkiego rodzaju naturalnych, korzystnych impulsów natury dobroczynnej, charytatywnej, filantropijnej i tak dalej. I mi się wydaje, że właśnie w takim zakresie, w jakim to możliwe, w takim zakresie, w jakim mamy ku temu czas, chęć, ochotę i talent, warto nawet w tak niesprzyjających ku temu warunkach, w jakich żyjemy obecnie, angażować się we wszelkiego rodzaju działalność filantropijną, po to właśnie, żeby dokonywać odkłamania czy zerwania tej pewnego rodzaju propagandowej zasłony, która polega na utożsamieniu tego, co społeczne, z tym, co polityczne. Nieraz jest tak, że w momencie, kiedy się osobie stosunkowo neutralnej do tych kwestii, w stosunku do tych kwestii, które omawiamy, przedstawia się jej wszelkiego rodzaju argumenty natury ekonomicznej, czy to natury teoretycznej, czy to natury historycznej, na rzecz przewagi modelu społeczeństwa wolontarystycznego nad modelem społeczeństwa, no, nazwijmy to spolitycyzowanego, to nieraz możemy usłyszeć taką odpowiedź. W zasadzie wszystko to, co mówisz, brzmi bardzo rozsądnie, ale mimo wszystko ja wolę znanego diabła od nieznanego anioła. Bądź co bądź, wszystko to jakoś się kręci i ja jestem gotów to zaakceptować ze wszelkimi tego niedoskonałościami i niedogodnościami, natomiast nie jestem gotów decydować się na realizację pewnego rodzaju eksperymentów, które ty proponujesz. Otóż im szerzej będzie praktykowana tego rodzaju oddolna działalność filantropijna czy samarytańska, to tym częściej będzie można w sposób zupełnie uprawniony odpowiadać na tego rodzaju zarzut. To nie są żadne eksperymenty, to się dzieje na co dzień, to się dzieje w moim najbliższym otoczeniu, robię to ja, robią to moi koledzy, robią to moi sąsiedzi. To te wszelkiego rodzaju działania społeczne, nie będące, broń Boże, działaniami politycznymi, odbywają się już teraz, już dzisiaj i na szeroką skalę. I myślę, że warto o tym wspomnieć na sam koniec w tym sensie i w tym znaczeniu i pod tym względem, że jak gdyby znajduje to swoje odzwierciedlenie w tych wszystkich poprzednich punktach, o jakich wspomniałem, bo też jest dzisiaj stosunkowo łatwo tak naprawdę i niewielkim nakładem kosztów można w różnych tego rodzaju oddolnych
społecznych inicjatywach uczestniczyć, no bo przecież nie jest, jest rzeczą trywialnie prostą, na przykład uczestnictwo w jakiejś zbiórce charytatywnej na Kickstarterze czy innym tego rodzaju, czy w ramach innego tego rodzaju serwisu. Także, no i mówię, no i wydaje mi się, że to jest nie tylko istotne z punktu widzenia jakiejś psychologicznej satysfakcji, jaką możemy z tego czerpać, no ale też w kontekście tego, że pozwala to na osłabienie tych wszystkich instytucji przemocowych poprzez bardzo ścisłe odkłamanie, czy też jak gdyby osłabienie tej fałszywej tożsamości, jaka istnieje w opinii większości ludzi, że to, co społeczne, to musi być polityczne, a nie na przykład właśnie przedsiębiorcze, czy rynkowe, czy filantropijne, odbywające się na gruncie jak najbardziej konkurencyjnym, zdecentralizowanym i oddolnym. I tyle bym powiedział w kontekście tego punktu piątego, czyli ostatniego. Mówię już 50 minut prawie, a więc wydaje mi się, że to wystarczy w ramach odpowiednio krótkiego zagajenia do dyskusji. Także dziękuję za uwagę i do tejże dyskusji zapraszam.